Siema, tutaj amigowy Kojot. Tabemu gdzie zagrajmy w burz dyskietkę. Suchar na początek. Dzisiaj chciałbym pokazać wam jedną gierkę z Amigi oraz jednocześnie pogadać na temat gier ogólnie związanych z jazdą na motocyklach. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszam. I jest gra Road Rash firmy Electronic Arts, rok 91-92. Masa czasu spędzona nad nią, masa godzin przegrana. Pamiętam czasy przedszkola, gdy leciało się do domu i żeby tylko pograć w Road Rash. Pamiętam, nawet rysowałem tego gościa w czerwonej kurteczce, w czerwonym kasku. To tak, to było wspaniale. No i dzisiaj po prostu pogramy w to. Czy ja pogram? No, przejdźmy dalej. Jest nasze wspaniałe menu główne. Bardzo bogate. Opcje i w inne rzeczy. Jest tu kilka torów. Później chyba pojawiają się kolejne, gdy przejdziemy te. Najpierw proponowałbym zacząć od toru Sierra Nevada. Już był on zawsze moim ulubionym. Jest to tor na 5,6 mili. Press fire to race. Race. Tak, i zaczynamy. Serce bije. Ruszamy naszą bestią. Jesteśmy player A. Przed nami jest Rude Boy. Co można powiedzieć o tej grze? No, jak widzicie, grafika wygląda jak wygląda. Niestety ta gra nie ma za dużo FPS-ów. Troszkę to wygląda tak, jakby przeskakiwało. No cóż, takie były czasy. Tory są dosyć proste. Realnie gra jest dosyć prosta. Można się bić z innymi. Może z wszystkimi tutaj takimi samymi bliźniakami. No, można go uderzyć. Guntera. No tak jeździmy sobie. O, prawie bym dostał. Kiedyś nazywałem to auto Duży Fiat. Już było mi bliskie. Gra chodzi bardzo dobrze, muzyka jest snośna. W Lotusie była lepsza. Chyba Lotus generalnie jest trochę lepiej zrobiony niż Road Rash. Tylko gra technicznie. No i graficznie może też. W sumie... Ale w sumie nie jest taka zła, no. Oczywiście, no, dzisiaj już nie jest specjalnie grywalna i raczej mało kto będzie do niej wracać. Gdy nie osoby takie jak ja, które po prostu wracają do niej z sentymentu. No może również dlatego, że nie ma specjalnie następców w kategorii właśnie takiej gry jak Road Rash. To znaczy właśnie takich dzikich wyścigów, no nawet nieco brudnych. Myślę, że fajnie byłoby zobaczyć grę właśnie dotyczącą wyścigów na motocyklach, będącą takim odpowiednikiem Need for Speed'a do Drivera. To był taki nieco ciemny klimat, mroczny wyścigów, może jakaś fabuła nawet dopisana do naszej postaci, że jednak coś musimy zrobić, uratować świat albo cokolwiek. Bo tutaj to wiecie, no tutaj jest jeżdżenie o kasę po prostu. Gierka była prosta, miała być założenia prosta i jest prosta. Idziemy, omijamy tutaj samochody, wymijamy naszych rywali, których już wszystkich wyminąłem. Nie było to zbyt trudne. Tak, tutaj co? Krówki. Piękne krówki. Więc może temat krówek już zostawmy. Chciałbym powiedzieć o innych typach gier związanych z motocyklami, które grałem. Mam nadzieję, że również je kojarzycie. Oczywiście nie znam wszystkich gier, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Jak również nie jeżdżę na motocyklu, ale myślę, że w grach wypada to całkiem nieźle. Choć jest to pewna nisza, która nie jest zapełniona. Myślę, że warto by się tym zająć. I pierwsza gra, którą kojarzę, którą chyba grałem jako pierwsza związana z motocyklami, była to gra Motocross Madness. Zarówno jedynka, jak i dwójka. Obie gry bardzo dobre. Naprawdę chciałbym zobaczyć taką grę
która by była w formacie Dirta nowego, żeby była właśnie tak, motocross. Takie wyścigi sobie na offroadzie, bardzo przyjemne. Różne rodzaje, żeby były, ale było całkiem fajne. No, może jacyś może ktoś się za to weźmie, tylko że nie ma czegoś takiego, dobrych motorów na offroadzie. W sumie ja nie kojarzę, by był jakikolwiek. Policjant się po raz pierwszy pojawił. Dobrze. Minimy go. Co dalej? Kolejne gry. Później jakaś była taka posłucha w tym temacie. Kojarzę jeszcze grę Trials, która była grami online różnymi, różnego rodzaju. Związane właśnie z jeżdżeniem na motocyklu oraz fizyką. Była to gra taka jakby 2D. Bardzo ciekawa. Teraz właśnie chyba powstała jakaś najnowsza część. Widziałem jakiś filmik. Myślę, że warto by się temu przyjrzeć. Chyba to była część na konsolę. Fajnie, że rozwijają tą serię. Jest bardzo przyjemna. Jest godna polecenia. Każdy powinien spróbować sobie. Innym rodzajem tej samej gry jest Elastomania, którą grało się godzinami. Również świetna gierka, bardzo podobnego typu do Trials. Pełno map można było ściągnąć sobie w internecie. Dodatkowych. Myślę, że każdy to zna, tak samo jak Deluxe Skyjump zna każdy, tak samo każdy zna właśnie grę Elastomania. No i myślę, że ostatnią grą, jaką kojarzę, były bardzo dobre motory. Był to GTA San Andreas. Naprawdę bardzo dobrze wspominam. Właśnie trochę przypomniało mi właśnie Road Rash, te klimaty San Andreas, jeżdżenie motorami po takich bezdrożach, ulicach pomiędzy miastami. Bardzo fajne. Właśnie w takim formacie chciałbym widzieć Road Rasha w przyszłości. Może kiedyś powstanie trójka. Czekuję na to ciągle. No i co jeszcze? Innych w sumie serii nie kojarzę. Wiem, że była jeszcze seria MotoGP, którą nie miałem nigdy okazji pograć. Jako, że niezbyt interesują mnie takie wyścigi na torach. Tak samo jak Formuła 1, nie bardzo. Nie widzę w tym nic takiego, co mnie ruszało. Wolę właśnie takie wyścigi dzikie. Na takich torach właśnie tego typu. No czy nie? Co jeszcze można powiedzieć? Chyba to tyle. No jak widać, plansze w Road Rashu nie są zbyt oryginalne. Zmienia się tylko tło, rodzaje drzew. Trasy są bardzo podobne. No tutaj jest zakończenie. Ludzie stoją, wiwatują. I wygraliśmy. Finished. Tak. Właśnie teraz wszyscy nasi motocykliści trafili do baru. Ja wygrałem 4000 dolarów. Może starczę na nowy motor w przyszłości. No i sobie to, co można podsumować. Ta gra nie jest zbyt już grywalna, jak już wspomniałem wcześniej. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyrazicie jakieś swoje opinie na ten temat. Może znacie jakieś inne gry, których ja nie znam. Żegna Was, amigowy Kojot.